Jezioro Łabędzie to klasyka światowego baletu. Po raz pierwszy w ten taneczny sposób o miłości Odety i Zygfryda opowiedziano w 1877 roku w Moskwie. Polska premiera tego widowiska miała miejsce ponad 20 lat później w Teatrze Wielkim w Warszawie. Choć od premiery minęło już sporo czasu, to widowisko Jezioro Łabędzie wciąż zachwyca i cieszy się dużym zainteresowaniem. Wyprzedane bilety i wypełnione po brzegi sale są tego najlepszym przykładem. Tak też było wczoraj w Cieszyńskim Teatrze. Balet światowego formatu na deskach Cieszyńskiego Teatru. Tak, myślę, że przybliżamy troszeczkę publiczności takie te podstawowe tytuły, które każdy chociaż raz powinien zobaczyć. Byliśmy z widowiskiem Dziadek do Orzechów, teraz jesteśmy z widowiskiem Jezioro Łabędzie. Być może jeszcze w przyszłym roku będziemy z widowiskiem Romeo i Julia. To wszystko w wykonaniu tego samego zespołu, zespołu z Lwowa? Tak, artyści są z Lwowa, aczkolwiek no nie za każdym razem jest to ta sama ekipa. Zmieniają się soliści, zmieniają się tancerze, jednak całość jest spięta jak gdyby tą samą osobą, tym takim menadżerem grupy i osobą dbającą o odpowiedni poziom artystyczny, takim opiekunem i dobrym duchem tej grupy z Lwowa. Udało nam się po raz kolejny zgromadzić pełną salę, ale to myślę, że też dobrą reklamę zrobili nam artyści, którzy występowali poprzednio, czyli właśnie ci wystawiający balet Dziadek do Orzechów. I teraz mamy większość tej samej publiczności, która wtedy się podobało, przyszli obejrzeć jeszcze raz, zobaczyć, zachwycić się. To kiedy najbliższe znowu widowisko tutaj z ich udziałem w Cieszynie? A to jeszcze trwają rozmowy z dyrektorem, bo to nie jest tak łatwo po prostu sobie przyjechać i wystąpić. Dyrektor, pan Andrzej, dba o to, żeby tutaj był bardzo szerokie spektrum dla każdego odbiorcy. Próbujemy się wstrzelić w jakiś fajny termin. Jeśli chodzi o artystów za naszej wschodniej granicy, będziemy 31 grudnia, koncert noworoczny, wielka gala noworoczna, 50 osób na scenie, skład orkiestra 25-osobowa, soliści, pary baletowe, chór, naprawdę dużo widowisko muzyczne. No i jeszcze zapraszam, bo to fajny moment, żeby zaprosić właśnie, póki są jeszcze bilety. Będzie słodki poczęstunek w przerwie, będziemy wspólnie witać symbolicznie Nowy Rok. Ukraina wita Nowy Rok godzinę wcześniej, więc w momencie, kiedy będzie kończyć się nasz koncert, akurat na Ukrainie będzie przywitanie Nowego Roku. Może się uda przywitać Nowy Rok dwa razy, i po ukraińsku, i po polsku. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.